Lata 90. to nie tylko rozwój festiwalu jak film, ale też to, że angażowałem się w produkcje telewizyjne, takie jak Rób to, co chce, Jurka Owsiaka, jak filmy dokumentalne związane ze sztuką, krótkie formy związane z koncertami, wystąpieniami, performance, happening robione dla Art Nocy. Była to audycja, która o pewnej porze dnia, czyli to było zwykle późno w nocy, pokazywała polską sztukę awangardową. To też czas, kiedy realizowałem programy muzyczne, jak Drgawy. To był program, który pokazywał zupełnie nowe formy muzyczne i oczywiście wszystko robiłem, żeby obrazowanie było interesujące, żeby za każdym razem gdzieś wchodziły w to nowe pomysły. Kinga, robisz sobie kawkę? Chyba, no, ale to nie moja rzecz, no, ale może pomóc. Możesz z kaweczkę mi zrobić? Dobrze. Dziękuję. Kamerę z ręki. Kamerę z ręki. Nie. Masz kamerę czy aparat? To jest tak, ja nasiąkałem w ogóle filmem, jakimś filmem eksperymentalnym, wszystkim tym, co było zupełnie jakąś nowatorską wizualizacją. I powiem tak, że gdzieś jako młody chłopak przeżyłem takie dwa kinowe objawienie. To jest słynna akcja, kiedy mój brat starszy ode mnie o prawie 10 lat nie miał na kino. Ja po prostu rozbiłem swoją skarbonkę i poszliśmy na film muzyczny Help z zespołem The Beatles w jednym z bydgoskich kin. A parę lat później, kiedy miałem chyba 12 lat, udało mi się wcisnąć do zupełnie pustego kina Polonia w Bydgoszczy na film Żółta Łódź Podwodna, też z muzyką Beatlesów. Grafika, ogrom obrazu, jakichś niesamowitych, kolorowych, pięknych ferii związanych z muzyką, komedia, opis jakby wideoklipowy tego, co widziałem na tych kinowych filmach, na wielkim formacie, od razu zainspirowało mnie i od razu wiedziałem, że można sztukę połączyć z muzyką. Jak film festiwal na samym początku i wtedy, kiedy ja marzyłem o tym, że się dostać na ten festiwal, był festiwalem absolutnie awangardowym. Twórcy byli awangardowi. Swoje prace robił Zbyszek Rybczyński, Piotrek Dumała, wydaje mi się, że Józef Robakowski. Więc to był taki festiwal bardzo mocno artystyczny i tak się zaczynał. Ja poznałem w 96 właśnie roku, jak dostawałem pierwszego jacha. Później dostałem jeszcze 5 jachów. Ten festiwal pamiętam, bo przyjeżdżałem na przestrzeni 1996-2002 i wtedy ten festiwal przeżywał niesamowity renesans. Pozycja wideoklipu była niezwykle mocna. Telewizja Polska w programie pierwszym puszczała teledyski w prime time. To był program Muzyczna Jedynka. Ceremonie z jachów były nadawane w prime time wieczorem w drugim programie Telewizji Polskiej albo w pierwszym. Teraz się trochę zmieniły czasy, ale wydaje mi się, że to co się dzieje w tej chwili paradoksalnie wcale nie jest takie złe dla festiwalu. Być może jest mniejsza pompa, natomiast ten festiwal znowu trochę powrócił do momentu, z którego wyszedł. Bardzo dużo twórców, znowu takich młodych, awangardowych, ma szansę tutaj zaistnieć. I myślę, że to jest ogromna, ogromna zaleta tego festiwalu. No, to były dla mnie bardzo ważne nagrody. A jach? No jach jest, no to żeby nie popaść w truizm, ale jach jest naprawdę ojcem tego polskiego wideoklipu. Gdyby nie on, to ten rynek wideoklipu pewnie, rynek jako rynek by nie padł. Natomiast zawsze jak tworzyłem wideoklipy, pamiętam w środowisku twórców wideoklipów się było marzeniem dostać się na jakimś festiwal. Ponieważ jest to dziesięciolecie, w związku z tym festiwalowi towarzyszy oczywiście konkurs dziesięciolecia. W tym konkursie głosowali widzowie programu drugiego, a także widzowie telewizji muzycznej Viva oraz czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. W tej chwili poprosimy na scenę członka zarządu Telewizji Polskiej, pana Tomasza Posadzkiego, który ujawni, kto wygrał w tym konkursie na klip dziesięciolecia. A nagrodę otrzymuje Jak Paszkiewicz za wideoklip 4589 w wykonaniu zespołu Kult. Ten wideoklip otrzymał 2810 głosów w głosowaniu internautów. Było to pracujące
czasie również chodziłem, pamiętam, w Bydgoszczy było takie letnie kino w muszli koncertowej i zwykle w lokalnej gazecie pojawiła się wzmianka, że kino letnie działa i o godzinie 20 odbędzie się wyświetlenie kilku filmów krótkometrażowych. Przychodził taki pan z projektorem 16-milimetrowym, znaczy miał tam takie okienko i następnie naciągnięty biały ekran dla kilkunastu osób, bo zwykle to była albo para zakochanych, zagubiona w parku, albo paru starszych panów, którzy przychodzili po prostu dotknąć filmowej kultury. No i oczywiście w tym wszystkim ja, bo miałem blisko 5 minut do domu, więc oglądałem filmy krótkometrażowe. To były przeróżne filmy, czasem zupełnie jakieś dokumentalne, czasem kreskówki jak na dobranoc, ale zaczęły się pojawiać filmy ambitne z wytwórni Semafor, z wytwórni filmów animowanych w Warszawie, czyli tak zwana prawdziwa sztuka. Tam obejrzałem po raz pierwszy filmy w latach 70. Rybczyńskiego, Zupa czy Niedziela, Polska Niedziela, czy jakoś to tak się nazywało. Tam oglądałem filmy polskiej szkoły animacji, Lennicy, innych autorów i po prostu te krótkometrażówki bardzo mnie inspirowały, że widziałem, że to są żywe obrazy, to są kolaże, to są różnego rodzaju ciekawe zabiegi plastyczne, które w końcu były filmem. Powołał do życia oczywiście, że firmę, która stworzyła festiwal, jak festiwal, prawda? I wtedy to wydawało się, że to jakieś jaja są. Festiwal teledysków, no to teraz to jest ho-ho, jak Kamerimicz, prawda? Jak nie wiadomo co, to jest marka. Ale wtedy, żeby komuś pójść do jakiegoś kierownika kultury w mieście i powiedzieć, że mam festiwal teledysków, no to facet by nie wiedział, jaki przycisk nacisnąć, żeby wezwać ochronę, bądź też lekarza, prawda? No więc naprawdę on musiał przełamać opór urzędasów, on musiał przełamać opór obyczajów, przede wszystkim opór myślenia o tym, a komu to potrzebne, tak? A co to ma za znaczenie? Czy to ma jakieś znaczenie? To bzdura jest, tak? Więc musiał z bzdury zrobić złote jajo i jemu się to udało. Dzięki jego niesamowitej wytrwałości i konsekwencji. Teraz jak festiwal jest marką, myślę, że marką europejską. Rok temu prowadziłem tę imprezę z panem Bogusławem Koczyńskim. W tym roku będę prowadził z osobą tylko trochę mniej inteligentną. Przed państwem Cezary Pazura! Mam. No i wzrok. Zębów błysk. Cezary Pazura! No tak, a mówi się, że rockowcy dużo piją. Widzę, że ten nauk dotarł do wielu innych środowisk. Proszę Państwa, chciałem generalnie powiedzieć, że w grudniu w zeszłym roku, jak powiedziałem, że... Nie no, żartowałem. Proszę Państwa, w życiu nie pozwoliłbym sobie na taką bezczelność, żeby na tak ważnej uroczystości wyjść w takim stanie. Aha. Zawsze interesowałem się plastyką. Chciałem pójść do liceum plastycznego. Niestety zdarzyło się tak, że wylądowałem w technikum elektronicznym i to miało też jakiś tam związek, bo od razu i sobie pomyślałem, chciałbym być bliżej telewizji, robić w telewizji jakieś filmy. To było marzenie jeszcze dziecka, czy młodziaka, który kształtował się wtedy i jeszcze nie miałem pojęcia, co się stanie, a stało się dużo, bo nagle w 1981 roku powstała na świecie telewizja MTV,
która była telewizją muzyczną i która za chwilę zaczęła nadawać mnóstwo takich właśnie eksperymentalnych, dziwnych filmów związanych z muzyką. Z jednej strony pokazując różnego rodzaju zespoły, z drugiej strony pokazując eksperymenty zupełnie nowatorskie, jakieś awangardowe rzeczy, obrazowania związane z muzyką. To mi bardzo imponowało. Ja wtedy rozpoczynałem studia na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Zajmowałem się grafiką. Wiadomo, że wtedy kreowano przede wszystkim sztuki konwencjonalne, malarstwo, grafika, rzeźba, więc trudno było stać się autorem jakichś filmów. No ale wtedy bardzo dużo rysowałem i dopiero po studiach chwyciłem za kamerę. Znalazłem gdzieś w szafie pancernej szkoły nieużywaną radziecką kamerę sprężynową Super 8 na taśmę filmową. Wtedy był jakiś czas nieprawdopodobnej inflacji, więc w sklepach fotograficznych można było kupować za bezcen taśmy filmowe, ponieważ wszyscy wtedy zajęli się techniką wideo. Kupowali sobie VHS-y, kręcili wesela. Zresztą zawsze ta sztuka filmowa była i narzędzia filmowe były raczej w gestii ludzi bogatych, którzy mogli sobie kupić coś takiego w Peweksie. Pamiętajmy, że to był czas PRL-u i trudno było cokolwiek kupić, albo nie miało się na to pieniędzy, albo w ogóle człowiek był kompletnie zagubiony, mógł tylko robić filmy w jakichś wytwórniach filmowych, w jakichś poważnych instytucjach państwowych, a żeby tam się dostać, trzeba było mieć odpowiednie papiery, no i przede wszystkim chyba plecy. Jeśli ktoś by zadał pytanie takie, czy jak film jest potrzebny, to on jest tak samo potrzebny, a może nawet dużo bardziej jest potrzebny niż wtedy, kiedy powstawał, ponieważ powstaje coraz więcej teledysków, one są coraz ważne w komunikacji pomiędzy, coraz bardziej ważne w komunikacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy tym, jak ludzie sobie pokazują emocje, historie i tak dalej. Coraz bardziej dostępny jest sprzęt do tego, żeby zrobić klip domowo, żeby zrobić klip na przyzwoitym, profesjonalnym poziomie bez wielkich budżetów. I to super ciekawa sprawa jest, że jest festiwal, który selekcjonuje, wybiera, przegląda i pokazuje szerszej grupie ludzi rzeczy, które są ważne w tej przestrzeni. I to w ogóle, ja się dziwię, szczerze mówiąc, że jest tylko jeden taki festiwal. Często jest tak, jak oglądałem dzisiaj po raz kolejny te dyski, pomyślałem, że te obrazy są forpocztą tego, co w kulturze było potem w mainstreamie 2-3 lata później jest ważne. Ale w mainstreamie nie rozumianym jako jakaś sieczka, tylko w mainstreamie rzeczy ważnych i po prostu związanych z kulturą, a nie popkulturą. Witamy Państwa na gali 7. festiwalu Jak Film, który jest jedyną w Polsce imprezą przedstawiającą w tak szerokim spektrum. Oczywiście czasami wyskakiwały jakieś poważne problemy, ale udawało nam się zawsze jakoś je rozwiązać i doprowadzić ten festiwal do początku. On się zaczynał, zwykle ten festiwal, od... Kiedyś było to tak, że zaczynał się od otwarcia festiwalu w gronie osób zaproszonych w Goręczynie koło Samonina. To tam nasi goście festiwalowi się zjeżdżali autokarami. Była imprezka, były wynajęte pokoje. I tak zaczynał się festiwal. Kolejne dni to były i pokazy wideoklipów, kiedyś jeszcze w sieci kin, multikino. Bolesław Pawica. Za wideoklip Skłamałam. Edyta Wartosiewicz. Proszę bardzo. Mieliśmy, pamiętam, że jednego roku mieliśmy dwie gale, bo mieliśmy jedną galę w Gdańsku i drugą galę w Teatrze Muzycznym w Gdyni, bo mieliśmy Amber Eye w Gdańsku, Jak Film w Gdyni. Grand Prix to również nagroda pieniężna, którą ufundował prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Od 9. festiwalu Jak Film miasto Gdańsk co roku będzie fundować nagrodę. Festiwal wideoklipów krajów nadbałtyckich i skandynawskich. Na tym festiwalu wręczyliśmy nagrody za najlepsze wideoklipy zgłaszane z
Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Danii i chyba Islandii. Virgin po angielsku znaczy, a może nie będę tłumaczył, w każdym razie chciałem powiedzieć, że wokalistka tego zespołu, 17-letnia wokalistka, nie jest fanatycznie przywiązana do tej nazwy. Przed Państwem zespół Virgin! Stało, że jakoś sam założyłem grupę filmową pod tytułem Jak Film, słynna grupa filmowa, w którą w skład wchodził Andrzej Wąsik, Andrzej Kwich, Bombela Kwich, no i oczywiście Dorota Podlaska. Wszyscy zajmowaliśmy się i malarstwem, i grafiką, tym co zdarzyło się u nas na studiach, ale jednocześnie chwyciłem za kamerę i nasza grupa zaczęła robić ekspresyjne, tak jak duch młodej ekspresji lat 80. filmy, gdzie przebieraliśmy się za różne postacie, gdzie kreowaliśmy filmy w dużym cudzysłowie science fiction, filmy jakieś, które miały podtekst z filmów przyrodniczych, jakichś podróżniczych. Oczywiście było też dużo eksperymentów i z tymi filmami trafiliśmy na festiwal w RO do Wrocławia. To był pierwszy festiwal realizacji okołomuzycznych, również na festiwal Józefa Robakowskiego pod tytułem Lochy Manhattanu w Łodzi. To był nasz taki premierowy jakby sprawdzian, kiedy stało się tak, że zaczęliśmy te filmy pokazywać w kraju. Dostrzeżono nas jako prekursorów takiego kierunku właśnie wideoartu. Wtedy nie było bardzo wielu ludzi, którzy tym się zajmowali jak teraz. I tak się stało, że gdzieś w tym duchu zorganizowaliśmy pierwszy festiwal Jak Filmu w mieście Bydgoszczy, gdzie po prostu zrobiliśmy wielki happening. Wtedy pojawiła się moja późniejsza żona Magda Kunicka-Choińska, tak się nazywała. I Magda spowodowała, że zrobiła wokół tego naszego wydarzenia w festiwalu z 1989 roku nagle zrobiła jakiś niesamowity przekaz medialny. Media zainteresowały się tym festiwalem, chociaż na tym festiwalu pojawiały się tylko i wyłącznie nasze filmy, grupy Jak Film. Mieliśmy taki pomysł, żeby już w późną jesienią, w zasadzie to było 1 grudnia zimą, pokazać to wszystko, co zrobiliśmy do tej pory szerszej widowni. I tak powstał pierwszy festiwal, który był tak naprawdę akcją artystyczną, wielkim happeningiem, festiwal Jak Filmu. W międzyczasie grupa już się kompletnie rozpadała, to był ostatni czas emigracji. Andrzej i Bombela wyemigrowali do Niemiec, zajęli się zupełnie też sztuką, ale w innym kontekście, a poza tym ruszyli za chlebem. Andrzej i Dorota zajęli się malarstwem, ja zostałem sam, ale tak się stało, że powędrowałem do Gdańska, gdzie Magda była kreatorką tak zwanej trójmiejskiej sceny alternatywnej. W jej klubie, w takim osiedlowym, nazywał się wdzięcznie, potocznie klub Burdel, trenowały takie zespoły jak Bielizna, jak Golden Life, Garden Party, Oczy Czorne. I tam postanowiłem przenieść te swoje doświadczenie z grupy Jak Film i to, co mnie zawsze pasjonowało, chciałem po prostu realizować widoki. Myślę, że ten festiwal Jacha i praca Jacha i Madzi zapewniały to, że te klipy często miały bardzo wysoką jakość. O wiele wyższą jakość, niż by na to pozwalały budżety tych klipów. Bo każdy z twórców się spinał, żeby przyjechać tu do Gdańska, do Jacha, i żeby pokazać, i żeby dostać tę statuetkę, tę charakterystyczną literkę Y od Jacha. Ja do dzisiaj jestem dumny, stoi 6 Jachów i to jest moja jedna z takich bliższych sercu nagród. I po prostu Jachu naprawdę, bo byłaby przesada, gdybym powiedział, że gdyby nie Jach, to by padł polski rynek teledysku. To jest nieprawda. Natomiast to jest ta impreza, która cały czas trzyma i powoduje, że ludzie zajmujący się teledyskami chcą je robić, też wnosić taką wartość artystyczną. No Jach jest taką osobą, która
która o to bardzo dba. Ja znam Jacha też jako pedagoga, który uczy w różnych uczelniach, prowadzi warsztaty. Ostatnio go spotykałem na festiwalach stricte takich filmów animowanych na Animatorze w Poznaniu, gdzie prowadził wspaniałe warsztaty w zeszłym roku do muzyki Leszka Możdera. No Jach jest taką, no właśnie powtórzę się, osobą, która z jednej strony popularyzuje tę formę robienia krótkich form teledyskowych, animowanych, a z drugiej strony jest na pewno postacią, która z Madzią Kunicką stworzyli festiwal, który gwarantuje to, że często polskie wideoklipy, mimo że skromne pieniądze, wyglądają naprawdę na światowe produkcje. Oby ten festiwal trwał nadal i rozwijał się skutecznie i miarowo, i żeby Jachu cały czas utrzymywał tą formę, którą ma, i był osobą poszukującą bez przerwy i do końca, dlatego że w tym jego siła tkwi, że nie stoi w miejscu, ale cały czas poszukuje. Nie popada w formaty, wręcz przeciwnie, sam je stwarza i udziela innym jako mistrz w tworzeniu własnej twórczości. To potraktowanie Jacha przez telewizję w taki, a nie inny sposób. To, że te nagrody po prostu są już nic nieznaczącymi nagrodami. Z nagrody, która naprawdę była najważniejsza w tym kraju. I która naprawdę coś znaczyła. I była przede wszystkim uczciwie przyznawana, co mogę powiedzieć ze względu na to, że sam dostałem raz jednego Jacha. I co było ewenementem, bo takie produkcje komercyjne jak moje powinny zostać na Jachach generalnie przez tą całą śmietankę undergroundowców wyśmiane. I być może były, ale nagroda została przyznana, w związku z czym jakby to jest dowód na to, że można. Wydaje mi się, że te nagrody w takiej odrębnej formie po prostu nie mają prawa miejsca, bytu. To po pierwsze, fajnie by było, gdyby wciągnąć te nagrody pod któryś z dni festiwalowych, festiwali, których mamy już co niemiara. Bo można byłoby to zrobić zarówno na Top Trendy, zarówno na festiwalu w Opolu. A w zasadzie powinno się to robić na festiwalu w Opolu, bo to jest festiwal polskiej piosenki, ale też odrobinę powinien się pod tym względem zmienić, żeby po prostu promował po prostu polskich artystów, bez względu na to, czy śpiewają po polsku, po angielsku, a są Polakami. Ludzie całkiem młodzi, ale nikt nie kłumacza, czy nie wiem, o co chodzi, a chodzi o to, że dziś jest prywatka i preza balaga, a nie gadkasz ma. Że po raz 19 już spotykamy się z tej okazji. To na pewno najstarszy festiwal tego typu w Polsce i pewnie najstarszy na świecie. W czasach, kiedy MTV odpuściło granie wideoklipów, oni nie mają najmniejszego zamiaru. To są niestrudzeni apostołowie tej formy sztuki. Zapraszam na scenę carycę Katarzynę i cara Mikołaja wideoklipu. Magda Konicka-Paszkiewicz, Jach Paszkiewicz. Duże brawa. Dobry wieczór Państwu. 19. galę Jachów uważam za... Rzecz jasna, bo to jest pytanie o kondycję branży tak naprawdę, a nie o sens istnienia, bo myślę, że sensu istnienia tego festiwalu nikt nie podważa. Tyle tylko, że realia branżowe wyglądają teraz zupełnie inaczej. Natomiast byłbym chyba przeciwnikiem, gdyby ktoś mnie zapytał o zdanie tego, żeby to podłączać na przykład do festiwalu w Opolu. Jach jest tak indywidualną, własną imprezą, że może lepiej by było wykreować jakąś rzeczywistość 3D w internecie i tam się tym pobawić, niż robić z tego przyczepkę. To nie jest przyczepka, to jest byt, który zasłużył sobie na to, żeby był sam dla siebie. Być może w jakichś nowych realiach technologicznych i branżowych, ale jednak. No kiedyś wszystko było po raz pierwszy. No, kiedy się zaczyna, to ma zupełnie inne znaczenie niż kiedy odbywa się po raz 20. Zapewne znaczenie tego festiwalu na samym początku mogło być, wydawać się ważniejsze,
wydawać się większe, ale to dlatego, że to było coś nowego, natomiast z czasem przywykliśmy, tak jak przywykamy do tego, że jest festiwal open air i że przyjeżdżają tam gwiazdy z zagranicy. Nikogo to już jakoś tak super nie podnieca, że mamy festiwale. Ale wydaje mi się, że to zmniejszenie się być może samego festiwalu nie jest niczym złym, no bo teledysk przeniósł się do sieci i być może festiwal też musi się przenieść całkowicie do sieci. I to jest coś, co jest naturalną konsekwencją. Skończyła się era festiwali na błyszczących podłogach z jakimiś wiszącymi kotarami i wielkimi światłami. Kogo to w ogóle pociąga? No tylko chyba tych, co słuchają Disco Polo. Myślę, że taka koncepcja, żeby łączyć jak film festiwal z jakimś innym festiwalem, nie jest dobra i nie jest mądra. Myślę, że on ma swoją markę, ma swoją niezwykle długą i piękną tradycję. Jest niszowy, ale w pewnym sensie to jest atut i uważam, że należałoby to podkreślać i na tym bazować. Bardzo jest ważne, żeby usłyszeć dobrą, merytoryczną opinię na temat tego małego, trzyminutowego, ale jednak dzieła sztuki, jakim potrafi być wideoklip. Mamy dostęp do technik, o jakich nie mogliśmy marzyć, audiowizualnych, jeszcze kilkanaście lat temu, ale to nie znaczy, że talent nam się zwiększył. Cały czas są dobre klipy i słabe klipy. Są klipy odtwórcze i banalne i takie, które będą zmieniały naszą estetykę przez wiele lat. Gdzie mamy je pokazać, gdzie mamy je docenić, jeśli nie na festiwalu wideoklipów, który mamy w przeciwieństwie do wielu krajów ościennych. Mamy taki festiwal, dlaczego to niszczyć, dlaczego zaprzeczać temu dziedzictwu, które sami sobie zbudowaliśmy? Nie rozumiem. Uważam, że jaki festiwal powinien istnieć dopóty, dopóki ludzie słuchają muzyki. Jest na ten festiwal czas, tylko ja na przykład zaproponowałbym Jachowi pozycję takiego ojca chrzestnego, Kapi di tutti Kapi, który siedzi sobie i on jest tym szefem jury, natomiast resztę niech robią inni. Młodzi, gniewni, którzy potrafią to wszystko zorganizować, przebojowi marketingowcy, PR-owcy, którzy z jednej strony pozyskają pieniądze na ten festiwal, a z drugiej strony będą potrafili to tak zorganizować, żeby zrobić z tego fajną imprezę telewizyjną, ale nie nawet dla telewizji, tylko do internetu. To jest wszystko jakby szalenie istotne. Wydaje mi się, że tego w tej chwili brakuje. Natomiast Jachu potrafi taki performance urządzić, że wszyscy będą po prostu boki zrywali w tym wszystkim. Jeżeli do tego się jeszcze zbierze ta ekipa tych wariatów trójmiejskich na czele z Koniem i Tymańskim, no to już w ogóle będzie bardzo wesoło. Także potencjał jest cały czas, moim zdaniem. Oczywiście to były już czasy, kiedy teledyski przestały być emitowane przez telewizję i trudno było nie ulegać takiemu przekonaniu, że jednak ciekawiej było robić teledyski w świecie, w którym ktoś na nie czekał, jakieś duże medium. No ale teraz po latach okazuje się, że teledyski w ogóle nie potrzebują telewizji, bo internet jest od pokazywania klipów i w związku z tym tak naprawdę ponownie siła tego medium jest po prostu nie do przecenienia. Także to, że Jachim Festiwal dzisiaj zszedł do podziemia, to jest w pewnym sensie naturalna konsekwencja i kolej rzeczy. Dzisiaj wideo funkcjonuje wyłącznie w internecie, ale jest taka pamięć tego wydarzenia, jakim był film, jak film festiwal kiedyś, która zostanie. I to było coś takiego jak Polska Szkoła Plakatu w ramach Polskiej Szkoły Filmowej, czyli polskie filmy zawsze się świetnie sprzedawały, zawsze były cenione na świecie, a wyrazem tego byli polscy plakaciści, którzy zdobywali nagrody na międzynarodowych festiwalach. Polscy muzycy są wielcy, wybitni, muzyka to język uniwersalny. Dostajemy nagrody Grammy dla Włodka Pawlika choćby. Coraz jesteśmy bardziej zauważani, zarówno ten świat muzyki współczesnej, jak muzyki rozrywkowej, a wideoklipy są tego forpocztą. Też umiemy to robić. Bolesław Pawica nie byłby pewnie dzisiaj takim znanym reżyserem, gdyby nie wyreżyserował paru wideoklipów w swoim życiu, prawda? Na przykład do piosenek Justyny Steczkowskiej i Grzesia Ciechowskiego. Fajnie, że coś takiego jest. My jesteśmy bardzo specyficznym krajem pod tym względem w tej sferze kultury. Nie znam wielu takich przykładów. Myślę, że Niemcy się nie mogą pochwalić na przykład takimi dokonaniami. Rosja pewnie też nie. Także na tle sąsiadów się wyróżniamy i to jest także
coś, co w części dużej zawdzięczamy takim ludziom jak Jach Paszkiewicz. Dzięki jakimś znajomym udało nam się wejść tylnymi drzwiami do gdańskiej telewizji, żeby zainicjować taki program muzyczny dla młodzieży, który oprócz muzyki poruszał różne sprawy związane z kreacją, z przeżywaniem sztuki, różnego rodzaju postaw w tym czasie bardzo burzliwym, początek lat 90. I tak się stało, że zacząłem realizować na początku parę, później kilkanaście, później kilkadziesiąt, aż doszedłem w tych czasach do kilkuset, czy tam 700 czy 800 wideoklipów, już nie pamiętam, bo nie liczę. Faktem jest, że stałem się jakimś bardzo płodnym artystą, który zorientował się na wideoklipy. No oczywiście miałem szalone powodzenie, bowiem w tym czasie stałem się kreatorem programu Lala Mido, czyli porykiwania szarp i drutów. Program muzyczny, który musiał żywić wideoklipami, dlatego też te klipy robiłem ad hoc. W zasadzie miałem też okres, kiedy w jednym tygodniu zrealizowałem 5 prac. Pierwsi kreatorzy teledysku, m.in. Marek Kosikiewicz, wyszli na ulicę z wielkimi kamerami filmowymi, bo wtedy za honor było to, żeby robić tak jak w produkcji MTV na taśmie filmowej, na celulozie, żeby to było naprawdę profesjonalne. I tak też się stało. Tych klipów powstawało coraz więcej. Powołaliśmy festiwal, żeby ci ludzie, którzy realizują wideoklipy już w Nowej Polsce na początku lat 90., żeby po prostu się spotkali, żeby pogadali o tych wideoklipach, żeby pojawiła się też nagroda taka filmowa związana z wideoklipem. I tak powstał Jach Film, który gdzieś tam był od mojego imienia, pseudonimu artystycznego, i powiem szczerze, że to się udało, że do tej pory, kiedy już mamy rok 2015, zrealizowaliśmy 23 edycje Festiwalu Polskich Wideoklipów. Ale dla mnie ta impreza była takim troszeczkę, powiem szczerze, takim trochę freak showem, dlatego że obserwując to, co się działo, to czasami panowała totalna anarchia. Była świetna energia, ale przyznam, że czasami byłem świadkiem totalnej anarchii i opuszczałem tą imprezę z takim wielkim, nawet nie powiedział, że niesmakiem, tylko takim, nie wiem, czym uczestniczyłem, i dlatego według mnie, mi się zdaje, że w środowisku to ta impreza jest dość kultowa. Ja sądzę, że na pewno nie powinno się coś takiego podpiąć, coś, co ma taką długą tradycję, pod coś innego. Według mnie każda impreza, czasami mniejsza czy większa, czy się liczy mniejszą czy większą popularnością, ma rację bytu i zależy, jaki jest odbiorca. Póki są tyle dyski, póki jest ta tradycja, póki ciągnie to Jach, to sądzę, że taka impreza powinna być. Od środka wyglądało jak nieprawdopodobna determinacja całej rodziny Paszkiewiczów tak naprawdę, bo wtedy, kiedy ja miałem okazję przyjrzeć się festiwalowi od środka, to już były dość trudne czasy dla wideoklipu i w ogóle branży muzycznej, więc to, że im udawało się zawsze doprowadzić do tego, żeby ta gala się odbyła i odbyła się w jak najbardziej godnej oprawie, z udziałem fajnych gości, wydawało się być niemożliwe, a jednak im się zawsze jakoś udawało. Na czym ta tajemnica polega, nie potrafię powiedzieć. Natomiast wcześniej sam pomysł na Jach Festiwal i cała działalność Jacha była tak naprawdę podstawą tego, żebyśmy w ogóle o szkole wideoklipu i rynku wideoklipów i branży wideoklipów w Polsce mówili. Ponieważ spróbujmy sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie było Jacha i nie było Jach Film Festival. To jest oczywiście pytanie z natury spekulatywnych, zaczepnych i podchwytliwych, ale myślę, że prosta odpowiedź byłaby taka, może nie byłoby nic, ale byłoby bardzo, bardzo słabo. Kiedyś myślałem sobie o tym, że może Jach powinien mieć pretensje do losu, że nie wiem, w 92 roku nie trafił do MTV na przykład do Londynu, gdzie by się znakomicie sprawdził i zrealizował, ale potem pomyślałem, że to jest chyba złe podejście do tematu, dlatego że to, co Jach zrobił w Polsce dla wideoklipu i to jako zarówno autor, jak i animator, organizator i w ogóle wierny wyznawca tych idei jest absolutnie nie do przecenienia.
nie jest to laurka, nie jest to mnożenie pochwał pod adresem znajomego, tylko jest to, wydaje mi się, obiektywna ocena. Fatalnie, że teraz przyszły takie czasy dla wideoklipu, zresztą nie jest to wina Jacha. Ja miałem okazję rozmawiać na Camera Image z bardzo uznanym twórcą światowym wideoklipu, który powiedział: słuchaj, teraz to brief do wideoklipu wygląda tak. Ma dobrze wyglądać na telefonie komórkowym. To są zupełnie inne czasy, kiedy tak naprawdę nie bardzo jest już pole na kreację. Natomiast ten złoty okres wideoklipu, który Jach przyprowadził ze świata trochę do nas, bo tak to postrzegam, to tutaj jego zasługi są absolutnie nie do przecenienia. Jeżeli chodzi o Jacha jako autora, to oczywiście można by rozmawiać o tym przez parę godzin. Dla mnie, gdybym miał komuś pokazać, na czym polega maestria Jacha jako autora wideoklipów, poleciłbym zobaczenie kolegów Wagleskiego i Maleńczuka. Idealnie dobrana forma do zadania, tak naprawdę minimum środków, a efekt porażający. Więcej chyba nie muszę dodawać. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. Prowadziłam Jak Film Festiwal kilka razy, raz z Pawłem Kukizem, jak jeszcze nie był tak dynamiczny. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo to był jedyny festiwal, który przyszło mi prowadzić, który był właściwie w całości nieskryptowane, czy tam nie było żadnego scenariusza, było tak mniej więcej, że teraz ten dostanie nagrodę, a potem może tamten, ale ewentualnie spróbujemy wypuścić fragment tego wideoklipu, ale jakby się nie udało, to później ewentualnie wy coś powiecie. To było super, bo Jach miał, myślę, że ma do dzisiaj takie podejście, że w takim środowisku ludzi sobie życzliwych i zaangażowanych w życie kulturalne zawsze coś ciekawego się urodzi. Oczywiście telewizja tego nie lubi, film pewnie też tego nie lubi na dłuższą metę, ale ten element takiego właśnie spontanicznego wariactwa z drugiej strony jest niezbędny, żeby powstało coś nowego. Jak jest osobą niezwykle kreatywną, on ma 100 pomysłów na minutę, tam 90 jest zupełnie absurdalnych, ale ten jeden czy dwa się sprawdzają. Myślę, że dlatego tyle lat udaje mu się funkcjonować na tym trudnym rynku, chociaż jest to przedsięwzięcie całkowicie niekomercyjne, no bo festiwal wideoklipów w dobie nieistnienia wideoklipów na antenach telewizyjnych tak naprawdę i jakiegoś funkcjonowania sobie tylko tej części branży muzycznej wyłącznie w internecie, no to jest dosyć karkołomne przedsięwzięcie, ale Jachowi się to udaje, bo jest po prostu, ma obsesję, jest takim człowiekiem pasji, obsesji i moim zdaniem tylko w ten sposób można dzisiaj funkcjonować. Nie pamiętam, bo 3 razy prowadziłem chyba galę, jeżeli dobrze pamiętam, ale w czasie tych 3 epizodów miałem co najmniej 2 razy sytuację, kiedy byli wszyscy, zespół, technika, widzowie, pan prezydent, nagrodzeni, tylko nie było Jacha. Ale jakoś się udawało na końcu. Jachu, kochamy cię. To nie o to chodzi. Będzie klip, jak wszystko pójdzie, to będzie klip też, mam nadzieję, fajny. I tak, taki festiwal powinien być i póki, jeżeli środowisko ma poczucie, że robi to coś dobrego, no to nie powinno się tego kwestionować. Żył sobie chłopczyk i był wierny dziewczynce i całą swą miłość zamknął w skrzynce. Mama była zawsze osobą, która trzymała w garści cały właśnie festiwal i od strony organizacyjnej, finansowej. Też trzymała mama
tatę przy tym festiwalu, bo tata jako artysta i jako osoba zajmująca się stroną artystyczną też potrzebował takiej silnej ręki mojej mamy. I tutaj mama była tym elementem scalającym wszystko, jeżeli chodzi o festiwal. Też mama jako osoba była niezwykle serdeczna, miła. Miała wielu przyjaciół, dzięki którym właśnie ten festiwal mógł odbywać się nawet za niewielkie pieniądze w bardzo szerokim tutaj spektrum, a też z wielką pompą ten festiwal był robiony. Bo mówiłem o gali, że gala była takim zwieńczeniem festiwalu, a po gali zawsze było jeszcze afterparty, które było niezwykłą imprezą. Tutaj i mama zawsze starała się, żeby wszyscy goście festiwalu mogli się poczuć jak na imprezach, nie wiem, no, rangi międzynarodowej. Warto myśleć o nowych technologiach, nowych mediach, dlatego właśnie stworzyliśmy warsztaty dla młodych twórców, ludzi zainteresowanych krótką formą filmową. Zapraszamy gwiazdy światowego formatu. W zeszłym roku był Zbigniew Rybczyński, laureat pierwszego Oscara polskiego, w tym roku Barry Adamson, bardzo znany muzyk, grał kiedyś z Nickiem Cave'em, tworzył dla Depeche Mode. Teraz jest autorem pierwszego swojego debiutu filmowego i myślę, że to jest wartość tego festiwalu, że młodzi ludzie mogą przyjść, uczestniczyć w takich warsztatach, spotkać się z ludźmi, którzy mają ogromne doświadczenie. Bodajże 4 lata temu przy okazji kolejnej edycji Jach Film Festival, kiedy to Jach zaprosił Barry'ego Adamsona tutaj na festiwal, żeby wręczyć mu nagrodę za całokształt, a tak się złożyło, że ja pół roku wcześniej, czy rok wcześniej, grałam w zasadzie główną rolę podwójną w filmie u Barry'ego i ten film też był wyświetlany podczas warsztatów na Jach Film Festival. I wtedy przyjechałam do Jacha, żeby się z nim zapoznać i oczywiście usadził mnie przy komputerze i spędziliśmy wieczór edukacji teledyskowej. Jak usłyszy teledysk, że ja też robię teledyski, to od razu już zaczyna dyskusję i prezentację swoich dzieł. Z Jachem realizując teledysk z Big Cycen szukaliśmy po prostu statystów i przez przypadek na przykład wzięliśmy ludzi przechodzących po prostu obok naszego scenariusza całego naszego planu i szło małżeństwo z dzieckiem, gdzie wykorzystaliśmy później to dziecko i ich wózek do teledysku. Wykorzystaliśmy też parę młodą, która przyjechała na zdjęcia w nasze miejsce, gdzie mieliśmy plan zdjęciowy. No i byli bardzo, bardzo podekscytowani z taką sytuacją i no i szczęśliwi, że mogli wystąpić w teledysku u Jacha. Poproszono mnie do teledysku, którym zagrałem Tu nie będzie rewolucji, Śrubę w Big Cycu. Potem poproszono mnie w GKS-ie Target, zagrałem Barona, no i tutaj oczywiście księdza u Czesia Muzina. Bo jedziemy do kościoła na kaczule, zdoła pomodlić się za zgodę i spotkać się z narodem. Kto wczoraj wypił whisky, jest chorym, pienia bliski, tak kocha kołał budę, to nie ma być trudem. Jak ja wspominam Jacha? Jacha wspominam bardzo dobrze. Ale Magda i Jachu to jest przykład takiej dość smutnej historii, która pokazuje, że chyba niekoniecznie artyści powinni brać się za prowadzenie biznesu. Artyści powinni być otoczeni taką pewną ochroną. Powinni być ludzie, którzy powinni im pomagać.
Natomiast nie zawsze artyści radzą sobie z takimi elementarnymi rzeczami, jak organizacja czegoś, czy pozyskiwanie funduszy. I to jest problem. Magda i Jachu stali się ofiarami tego. I jest to taka dosyć smutna dla mnie historia, bo bardzo ich oboje lubię, niezwykle szanuję. I to jest przykład na to, że jednak czasem ten mecenat państwa nawet dla sztuki niezależnej jest bardzo potrzebny, że powinni być ludzie, którzy dostrzegają takie rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że Narodowe Centrum Kultury zaczęło taką rolę spełniać i dostrzega gdzieś tam tę niezależną scenę. Tylko, że teraz Ministerstwo Kultury i Sztuki powinno wiedzieć o takich leszczach jak my i Jachu. I powiedzieć tak, wy kurde zrobiliście kawał dobrej roboty dla w ogóle naszej kultury i wy pracowaliście i my to uznajemy. I macie tutaj renty, emerytury, bo już jesteście starszymi ludźmi. Chyba, że chcecie widzieć, jak ktoś z głodu umiera, a naprawdę zrobił wiele rzeczy, tylko ktoś powie, no tak, ale on nie był na etacie. No i co z tego, że nie był na etacie? Jakby był na etacie, to by tego nie zrobił. O Jachu Paszkiewiczu to w ogóle bardzo trudno mówić w oddzieleniu od Magdy Kunickiej, bo to jest taka postać, która jest cała dopiero jako yin i yang, jako te dwa elementy. I to jest tak naprawdę para wariatów, którzy zrobili coś unikalnego na skalę światową, to znaczy festiwal wideoklipów, i potrafili wtopić to w takie trójmiejskie środowisko muzyczno, show biznesowo, wariackie właśnie i przy tym trwać. To, że później zaczęliśmy coś razem robić, to wynikało raczej z tego, że ja po prostu się zakochałam w nich. Jachu był kimś takim jak Leonardo da Vinci tych naszych czasów. Zresztą prawda jest taka, że ja już później nie poznałam drugiej takiej osoby, która byłaby tak artystycznie nastawiona do tego wszystkiego. Z kolei Magda tak pragmatycznie, twardo stała na ziemi i jakby te wszystkie nasze tam, nie wiem, wielogodzinne rozmowy zawsze przekuwała w jakąś konkretną rzecz, 20, tak? 25 lat temu, odkąd on przyjechał do Trójmiasta, odkąd ja zaczął działać w Trójmieście, to się poznaliśmy, nikt nas nie przestawiał. Nie pamiętam te okoliczności, ale zawsze się znałem z Jachem Paszkiewiczem i z Magdą. I tak zostało do dzisiaj. To jest jeden z tych niewielkich przyjaźni, który zostaje i trwa bardzo długo. Na dzień dzisiejszy ja uważam, że Jach jest jeden z nielicznych z tych starszych kolegów, który jest mi bardzo, bardzo bliski teraz. Widuję go prawie codziennie. Robimy różne rzeczy razem. Staram się go zaangażować w moich różnych działalności. On zawsze był chętny do pomocy, zawsze jest. Więc to jest jak stary, dobry małżeństwo. Bez bębnienia, jak sam wie, nic nie idzie do przodu. Tak. Trzeba odbębnić. I to zamierzamy zrobić dla Jacha. I to jest utwór pod tytułem Enyimba, czyli Krainie Słonia. Bo Jach sam jest słoń. Jak widać, niezniszczalny. Jachu jest przede wszystkim człowiekiem z misją. Gdzieś tam z życiową misją. On mi odrobinę przypomina Andy'ego Warhola. Może to są górnolotne słowa, no ale żeby była jasność, zupełnie inne miejsce, zupełnie inna sytuacja, w związku z czym myślę, że mam absolutne prawo do tego, żeby gdzieś tam, i nawet nie wiem, czy mogę mówić o Jachu samemu, no generalnie o nich razem. To są ludzie z misją, którzy nigdy nie dostąpili tak naprawdę tego komfortu do końca, aby tą misję godnie spełniać. To, co się Warholowi zdecydowanie udało, to tutaj ta sytuacja
może być tylko coraz gorsza tak naprawdę. I nie przypomina już w tym momencie Andy'ego Warhola, tylko przypomina bardziej Violette Villas. Nie chciałbym tutaj absolutnie, bo Jachu, wybacz, no ale jeżeli to ma być szczery film, to on musi zostać szczerze powiedziany. I każdy punkt widzenia, bo są genialne momenty i są momenty, które są po prostu zaniedbane. No tak się dzisiaj tego nie robi. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Jach Festiwal to już nie jest to. Madzi już nie ma obok. Też jakby życie tutaj dało taki, no bardzo ciężko ją potraktowało. Jak może załatwić coś, to on ci powie. Jak nie, to on powie, że nie. Że nie może. Takich ludzi jest mało na dzień dzisiejszy. I tacy ludzie mają trudniej w życiu, bo mówi się, jak ktoś ma miękkie serce, to trzeba mieć pupę twardą. I tak to jest z Jachem właśnie. Zagrać całkiem inną piosenkę, ale myśląc o tych wszystkich klipach i o to, jak bardzo ci za nie dziękuję, bo one były niesamowite i takie poetyckie. I wtedy właśnie nikt nie rozmawiał o tej całej kasie i nie było żadnych castingów. Po prostu był pomysł, była realizacja i był czat. I jedną z takich piosenek, po fragmencie Państwu zagram, właśnie na takiej platformie znajdowałyśmy się z tymi moimi koleżaneczkami, wszystkie ubrane w wieczorowe sukienki. A ja mówię, dziewczyny, nie będzie ciężko. No oprócz tego, że iskry wpadały nam we włosy i było 70 na godzinę, to śpiewałyśmy sobie taką piosenkę. Bez Ciebie nie ma mnie, przy Tobie więcej, dla Ciebie mocniej płonę. Bez Ciebie nie ma mnie, cztery baby. Jachu zorganizował podróż pociągiem. Wtedy w okolicach Gdańska, na Kaszubach, jakby organizowała się taka kolej historyczna troszeczkę, taki jakby skansen kolejowy, także był tam zmontowany skład kilku takich no, historycznych wagonów z autentyczną lokomotywą taką na parę i Jachu załatwił, że dają nam do dyspozycji ten skład na przynajmniej dwa dni, jeżeli nie więcej. Nie ucieknę, uciekać nie będę. Nie wyczekuj z kolacją na pół. Już mnie tracisz i tracić wciąż będziesz. Aha. Pamiętam, jak zadzwonił do mnie Jarek, wokalista zespołu Pabieda i powiedział mi, że Jach Paszkiewicz będzie kręcił teledysk do utworu Piwnica, w którym zaśpiewam. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, byłam po prostu onieśmielona i oszołomiona, że poznam tego słynnego Jacha Paszkiewicza. Pamiętam, że już w trakcie kręcenia teledysku naprawdę z wielką nieśmiałością przekazałam mu swoje płyty. Mniej więcej po dwóch tygodniach odezwałam się do niego przez Facebooka z pytaniem, czy posłuchał tych płyt. I ogromnie wzruszyła mnie jego odpowiedź, bo powiedział, że posłuchał, muzyka mu się podoba i zadał mi pytanie, Agnieszka, co mogę dla Ciebie zrobić? I to jest dla mnie coś, co jest taką kwintesencją natury Jacha, bardzo przyjacielskiej, bardzo pomocnej, wspierającej artystów, niezwykle życzliwej. Także to był moment taki, kiedy zaczęła się, mogłabym powiedzieć, może nawet przyjaźń między nami. Uroczy koleś, w ogóle niezwykle kreatywny, absolutnie postać numer jeden polskiego teledysku, który te właśnie ważniejsze teledyski, bo takich programów powstało więcej, nie tylko ze mną, to były naprawdę dzieła sztuki na światowym poziomie. Na światowym poziomie koleś, który po prostu sztukę klipu umieścił, polskiego klipu umieścił na poziomie międzynarodowym. Do jego czasów to było po prostu, że wiesz, że siedzi zespół, udaje, że gra, chodzą dupy jakieś i podają drogie alkohole i to wszystko i kręcone na taśmie wideo. Jachu był i jest pionierem. Jest wielkim artystą. Potem już żeśmy generalnie no, jakoś nie współpracowali, bo ja się wziąłem za robienie swoich teledysków, bo byłem, prawda, uczyłem się no, i byłem uczniem jakby wielkiego mistrza. No ale jednocześnie jeszcze żeśmy się tam spotykali w mózgu na przykład i tak dalej. Ostatnio nad czym ubolewam, no jakoś słabiej nasze interakcje funkcjonują, ale będę go zawsze wspominał z ogromną atencją, miłością i uznaniem dla faktów.
A jedzą rybę, makreli smak, to miłości znak. A jedzą rybę, makreli smak, to miłości znak. Usta sine z pożądania delikatnie drżą, ona żuje starą plądrę, a on kocha ją, jedzą rybę. Przyznam się, że Jacha odegrał naprawdę fantastyczną rolę w promowaniu polskiego klipu, promowaniu tej kultury. Nie wiem, czy jest ktoś w Europie, kto zrealizował więcej obrazków. Ja śmiem twierdzić, że chyba nie ma takiej osoby. Realizował te obrazki z całą plejadą polskiej czołówki rock'n'rollowej. Myślę, że warto pamiętać o tym, kiedy ogląda się teledyski sprzed 20, 25, 28 lat, kiedy ogląda się te archiwalne programy, że Jach Paszkiewicz, jak kiedyś, niegdyś już nieżyjący kapitan Klaus, Klausa nie ma, a Jach Paszkiewicz ciągle nadaje. Pewnej nocy rzekłaś mi, kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Jach już wtedy dla mnie był postacią kultową, powiedziałabym, takim papieżem polskiego teledysku, bo przecież znałam jego pracę z wielu, wielu lat. No, zawsze był dla mnie taką osobą tajemniczą, ale jednocześnie ta tajemnica dotyczyła tego, że no, naprawdę dużo wie. Ja lubię takie osoby obserwować. Nie jest to brat łata, ja przynajmniej nie miałam z nim takich relacji, nie jest to mój kumpel. Nie, to był dla mnie po prostu zawsze autorytet pewnej dziedziny, człowiek legendarny, kolorowy, otoczony gronem równie kolorowych ludzi. Słowem, ktoś taki wyróżniający się na tle rzeczywistości. Dlatego boję się, tak bardzo boję się o ciebie, boję się. Tym wszystkim jeszcze Jach ma w sobie jakąś niebywałą skromność. To jest człowiek, który ma taką klasę i taką niezwykłą wrażliwość, taką można powiedzieć nadwrażliwość rzeczywistości. W sumie nie wiem, jak on przetrwał, mając tak wielkie opór rzeczywistości, tyle problemów. On to jakoś po prostu, może dlatego, że jest duży. Dlatego, że Jach jest duży, to jakoś znosił. Ale śmiejąc się czasami naprawdę, jak ostatnio parę dni temu na koncercie Republiki tuliłam Jacha i to miałam łzy w oczach, bo od niego bije taka dobra energia, taka czułość, taka serdeczność. To jest człowiek, który jako przyjaciel nie zdradzi nigdy. To jest przyjaciel, który nigdy nie wsadzi noża w plecy. To jest człowiek, który mówi bardzo jasno i bardzo prosto w twarz i bardzo prawdziwie. I on nie picuje, nie ściemnia, nie kręci. To jest człowiek, na którym zawsze można polegać. To jest fantastyczne. Ja wiem nawet, że ja nie muszę do Jacha codziennie dzwonić w jakiejś sprawie, tylko ja wiem, że jak ja do Jacha zadzwonię i coś mu powiem, to on mnie wesprze. Jak ja będę chciała być, to ja u niego zawsze mam miejsce, żeby jeść i spać, czy leżeć gdziekolwiek się da, bo po prostu tak jest jak jest na zawsze. Też bardzo cenię Jacha jako ojca. Jachu jest naprawdę cierpliwym, fajnym ojcem, zresztą ma bardzo fajne dzieciaki, tak. Fajne było też to, że oni tak fajnie wszystko sobie w tym życiu poukładali, bo to przecież jest ogrom pracy, tak? Bo to nie tylko teledyski, programy, ale i przecież bardzo byli zaangażowani w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mój tata jest bardzo fajnym ojcem, ja bardzo go kocham. Zawsze był moim autorytetem i zawsze chciałam być taka jak on i robić teledyski i cały czas chcę to robić. Oczywiście Kora jest dzisiaj z nami. Zapraszam wraz z Kamilem Sipowiczem. Kora Jatkowska. Ja, Ramona. Kamil. Konkubent. Mi się zdaje, że to jest osoba, która no, jakby to powiedzieć, nie ma łatwo w życiu i dlatego też cieszę się, że dzisiaj, jak jestem w Toruniu i jestem na tych warsztatach, no to widzę Jacha w świetnej formie, tak bym to powiedział, który jest otoczony młodzieżą i pomaga im w
tworzeniu teledysków, ale według mnie nie trzeba być wielkim znawcą człowieka, żeby wiedzieć, że to jest strasznie wrażliwa osobowość i no i czasami nie wiem, czy stworzona na tą rzeczywistość polską, która tutaj jest. A to jest absurdalne, co ja mówię, bo jako chłopak, który mieszkał w Danii tyle lat, dopiero poznaję Polskę i mi się zdaje, że Polska w latach 90. to niekoniecznie była krajem dla takich ludzi jak Jach Paszkiewicz, mimo tego, że on tyle tworzył. I cieszę się, że Jachu jest jedną z najistotniejszych postaci, którą poznałem w tej mojej nie tylko undergroundowej, ale także popkulturowej drodze ku nieśmiertelności i wolności. Jest to wspaniały, cudowny, niesamowity człowiek, genialny artysta, który na pewno w takiej Ameryce, czy w świecie cywilizowanym, no byłby dzisiaj postacią pomnikową. A Polska, no wiadomo, wiem jak potraktowała Witkacego, Gombrowicza i całą resztę kreatywnych świrów, więc ja się i tak cieszę, że Jachu mógł wspaniale rozwinąć skrzydła, że my wszyscy przeżyliśmy ten straszny czas komunizmu, bo dzięki temu możemy w wolnym kraju kreować sytuacje wielkie i piękne. Myślę, że Jachu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, że 23. Festiwal Jachwin pokazał, iż jest liderem bardzo wciąż kreatywnego środowiska, że pewne chwilowe przeniesienie energii z tak zwanej, nazwijmy to, z tak zwanego mainstreamu do undergroundu jest tak naprawdę symbolem ożywienia i po prostu ta energia z undergroundu powróci. Leonardo da Vinci, malarz wynalazca, w kodeksie atlantyckim, zbiorze powiedzonek, zapisał zdanie pytanie. Co jest najszybsze na świecie? Myśl jest! I co też można szybkością błysku myśli zrobić? Można zrobić teledysk. I zapisać w mózgu między synapsami obłędną sieć skojarzeń, których tu nie zliczę. Teledysk z beneficjentem Jachem Paszkiewiczem. It's a little bell to die tonight. It's not a good day to walk outside. Choose another friend day, another friend night to walk outside. On jednak był takim pionierem niezależnej, takiej ofowej kultury filmowej. I to było coś, co 25 lat temu wywaliło w ogóle myślenie o obrazie, o klipach, o programach telewizyjnych do góry nogami. Jurek Owsiak tak naprawdę do dzisiaj korzysta z pomysłów Jacha w swojej kręciole. I to jest fajne, że ktoś o tym nie zapomniał, tylko to cały czas gdzieś tam funkcjonuje. Myśmy darli się podczas finału. Cześć Madziu, cześć Jaku, bo oni tam byli częścią tego wszystkiego. Taką jednoznaczną częścią całej tej atmosfery. Ma fantastyczne pomysły, jest niezwykle twórczy, a mówię o jako legendzie, bo ja jestem przekonana, że Jachu jest legendą za życia i będzie legendą, zawsze będzie legendą. Będą po prostu o nim się uczyć w szkole, dlatego że to jest człowiek, który stworzył niesamowitą rzeczywistość polskiej muzyki, polskiej sceny muzycznej, najbardziej wartościowej, najbardziej artystycznej, najbardziej ambitnej. Wiesz co, Jachu do nas się zwracał tymi swoimi takimi ulubionymi tekstami typu Jimmy Jonesi na przykład. No, a przecież Jimmy Jonesi do nas. No Jimmy Jonesi albo Dzióbki moje kochane. Czy... Albo słuchaj Jachu, masz pomysł na ten klip? No, mam. Pohajujcie. A ja was skręcę. A ja was skręcę. Wychajujcie, a ja was skręcę. No to tak. No. Hippy man. I'm hippy, hippy man. I'm hippy, hippy man. Gdyby podsumowywać te 30 lat, no to wiadomo. Moje spotkanie z Magdą Kunicką, która też miała nieprawdopodobną siłę i energię, spowodowało ten niesamowity progres. To, że ja jako absolwent sztuk pięknych, a nie jakiś kreator telewizyjny czy zawodowy filmowiec, osiągnąłem ten, a nie inny sukces, doprowadziłem do jakby rozkwitu tej sztuki i do tej pory nazywają mnie na początku, robili to złośliwie, a teraz wszyscy nazywają
zachęcają mnie, stałem się po prostu ojcem polskiego wideoklipu i być może w tym jest wiele prawdy, ponieważ było dużo prekursorów, którzy robili 1, 2, 3, 5, 10 wideoklipów, ale później odchodzili od tej pracy, a ja jako wielki entuzjasta tej formy i przyjaciel wielu ludzi, których spotykam na swojej drodze życiowej, wielu autorów teledysków, już to kolejne pokolenie, można powiedzieć, zawsze odczuwam od nich wielki szacunek i takie, można powiedzieć, klepanie po plecach i mówienie: Jachu, póki żyjesz, rób to, kreuj nas, rób ten festiwal, pokazuj nasze prace, pokazuj światu, więc to robię. Jestem takim emisariuszem, który jeździ po różnych miastach, robi warsztaty tworzenia wideoklipu, które wymyśliłem i które, jak widać, to nawet w Toruniu świetnie wyglądają, ale również pokazuje historię polskiego wideoklipu, która jest nieprawdopodobna. To nie jest tak, że wideoklip należy do sztuki miałkiej, jest sztuki, która kompletnie nie ma nic wspólnego z kinematografią, bo nie ma, bo istotnie wideoklip to jest kompletnie inna, otwarta forma, dająca ludziom dużo swobody, dużo wolności, dużo takiego miejsca na eksperymenty, na różnego rodzaju nowe języki filmowe, na wypróbowanie nowego sposobu obrazowania dla szerokiej, ponieważ dla szerokich mas, ponieważ wideoklip na początku gdzieś tam był rozprzestrzeniany przez kanały telewizyjne, ale w końcu zakorzenił się i świetnie wypada w internecie, gdzie po prostu można zobaczyć pracę z całego świata, można osiągnąć wielki sukces oglądalności i popularności tych prac i uważam, że net, wideoklip i oczywiście twórca, jego mądrość, jego kreatywność, to jest przyszłość sztuki i tego, co tworzę od 30 lat. Fajny chłop. Jachu jest świetnym kumplem. Nie będę tego tematu rozwijał, nie każdy sobie do niego dopisze, co chce, ale powiem tylko tyle, że jest to temat rzeka. Naprawdę dobrym, szanującym wszystkich dookoła, obojętnie czy to będzie statysta, czy to będzie aktor, czy to będzie muzyk, czy to będzie gwiazda, obojętnie kto, jest dla wszystkich taki sam. To nasza przyjaźń cały czas jest na tym samym poziomie i jest po prostu nie do zdarcia, nie do zakłócenia. Jeżeli człowiek ma Jacha, to ma Jacha na zawsze. My mamy Mercedesa, a kościół pełny ludzi, to zastą na kazaniu zazdrości się obudzi. Boimy się, bo... Życzę, żeby jak film następny odbył się TVP, tam jakimś ogólnoświatowym, bo jednak telewizja to jest medium, które potrzebuje chyba każdy, kto chce pokazywać, co robi. I uważam, że Jachu zrobił tyle fajnych rzeczy, że jemu się to po prostu jakby, nie chcę powiedzieć należy, ale coś blisko. Jachu, różnie. W końcu my byliśmy, czy jesteśmy dziabnięci trochę w mózg i Jasiu też. Że łagodny, uśmiechnięty, no Jachu po prostu. Nie skrzywdzi. Nie Jan. To jest Jachu po prostu. No tak. On nigdy Janem nie będzie. Nigdy nie był, nigdy nie będzie. No, artysta, słuchajcie, wrażliwy człowiek.